5 lat temu doszło do zamachów w Norwegii i do morderstwa na wyspie Utoya. Musimy o tych tragicznych, smutnych wydarzeniach pamiętać, ale musimy także wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Dlatego Nowoczesna jest przeciwko przestępstwom z nienawiści i proponuje zmiany w kodeksie karnym. Popieramy także petycję do instytucji Unii Europejskiej, aby 22 lipca uczynić Dniem Ofiar Przestępstw z Nienawiści. Powinniśmy pamiętać, ale powinniśmy również przeciwdziałać takim przestępstwom tak, aby zdarzało ich się dużo mniej.